Dzisiaj będziemy jedli kebaba. Nowego kebaba na mapie Olsztyna. Idziemy do kebaba Ork Kebab. To jest kebab naszego znajomego. Nazwa Ork odnosi się do ulicy Orkana, na której znajduje się kebab. Oraz rozwinięcie tego Ork to jest olsztyński rzemieślniczy kebab. Wiedziałeś o tym? Nie, nie wiedziałem. Pierwszy jalapeno. Rozkraja ją, zapiekam i ładuję ci do środka materiał. Dobra, to jak cebułę. Znajomi przychodzą, myślą, że z tobą pogadają, a ty kurde... Nie, pomaga. No to dobrze w sumie, nie? No dobrze, no wczoraj całe mięso nam zeszło. No po 21 ostatniego klienta mieliśmy i zeszło wszystko. Dzisiaj też zejdzie wszystko. A co, robicie sami? Sami. A z takich półproduktów niektóre. Wiesz, niektóre są prościzną po prostu, wymieszane jakieś tam po prostu sosy już gotowe. Ale niektóre robimy po prostu od podstaw, nie? Mam nadzieję, że będzie smakowało. Majne. Smacznego. Co, dobre? Dobre, no. Gościu napisał, że kulę mocy robię, nie? Dzisiaj. Proszę bardzo, kula mocy nasza, zamarynowana kula mocy. Dla hejterów. No to tak, nie był to najlepszy kebab, jaki w życiu jadłem, ale był dobry, taki leciutki właśnie, nie taki ciężki, te sosy nie były takie majonezowe, tylko jogurtowe. Mięso też dobre, ale następnym razem jak będę jadł, to tylko wrócę na wieprzowinę, bo mi zdecydowanie bardziej smakowała niż kurczaczek. Ale ogólnie łapka w górę, Ork Kebab, polecam. Moja mama robi lepsze. W Olsztynie ostatnio miał miejsce taki nieprzyjemny incydent, że gościa zrzucił tutaj do łyny z tego właśnie mostu i podejrzewam, że bardzo dużo rozmów, które się toczą tutaj przy tym moście, mają właśnie temat tego wydarzenia. Idę na trening lotniczy. Jedyna taka wada tego kebaba to cena. To troszkę sporo się płaci. No jakby rozumiem, to jest kraftowe mięso. Sami te mięso robią, to nie jest gotowiec z makro. No ale kwestia przyzwyczajenia do tego, że w Olsztynie za kebca płacisz 15-20 zł, też robi swoje. Dlatego cena po 30 zł za kebaba może troszeczkę być zaskakująca jak na Olsztyn. Ale ogólnie jak najbardziej plus. Nie mam, no. Muszę się ogarnąć, bo to już drugi taki fuck-up w tym tygodniu. W ogóle nie brałem pod uwagę tego, że w plecaku nie mam zasilacza do gogli, a idąc po prostu na siłownię wczoraj musiałem wypakować go z plecaka. No i go nie wziąłem ze sobą, więc no se polatałem. No i w tej złości poszedłem po ten zasilacz. Wziąłem hulajnogę, pojechałem na jedną miejscówkę, pojechałem na drugą miejscówkę i dopiero na trzecie miejscu. Tutaj wystartowałem, no polatam coś, ale nie lubię takich sytuacji. Sam sobie ją zrobiłem i mogę mieć tylko do siebie pretensje, no i mam. Latamy, latamy. Fajnie, bo to znaczy, że troszeczkę odważniej polatałem. Bo ostatnimi czasy troszeczkę właśnie tak zachowawczo i nie spadłem dawno. Idziemy go szukać. Słyszę. Jesteś. A wracając jeszcze do kebaba, który właśnie otworzył mój kolega Karol, to bardzo fajnie się patrzy na to, co się dzieje u niego na Instagramie. Jego znajomi udostępniają, wrzucają, chwalą się tym, że ich kumpel
robi kebsa. I może to nie jest najlepszy kebab na świecie, to te wsparcie od tych najbliższych jest naprawdę najważniejsze. Kiedy twój kumpel robi jakąś muzę, może to być naprawdę średnia muza. Średnio rapuje, średnie bity, teledyski jeszcze gorsze. To jest twój kumpel i on potrzebuje twojego wsparcia i daj mu łapkę w górę, no bo prędzej polajkujesz właśnie komuś takiemu dla ciebie totalnie obcemu, kto przeżyje bez tego twojego lajka. Nie wiem, Travis Scott, Rihanna, Young Iggy, nie wiem, Quebo. Wyda nową nutę, ty to udostępnisz, ty to polajkujesz, dodasz do ulubionych, a jemu nic by się nie stało, gdybyś tego nie zrobił. A taki jeden lajk, takie jedno udostępnienie twórczości twojego znajomego może być naprawdę wielkim wsparciem. No kurde, no od kogo ma wsparcie dostać na początku, jak nie od znajomych, jak nie od bliskich? Mnie to właśnie napawa generalnie dumą, jak jacyś moi znajomi robią coś takiego, coś tworzą. Jeżeli mogę w jakiś sposób pomóc, nawet dając tą łapkę w górę, to to robię. Więc no kurde, oglądasz to. Co cię to kosztuje, żeby tam kliknąć? Po prostu, nie?